Dzień dobry Państwu i zaczniemy sobie od małego sprostowania. W poniedziałek pokazywałem Wam marynarzy, którzy podczas parady morskiej witali Władimira Putina gestem przypominającym nazistowskie pozdrowienie. To nie byli rosyjscy marynarze, tak jak Państwu mówiłem, tylko gościnnie występujący. Marynarze z Indii. Ale teraz przejdźmy do dzisiejszych, aktualnych wydarzeń i zacznijmy od materiału wideo, który komentuje dobrze nam znany Fighter Bomber, czyli człowiek z dużymi koneksjami w rosyjskim lotnictwie. Tutaj ten filmik zaczyna się od emblematu z napisem Pułk Strzelców Zmotoryzowanych Sił Powietrzno-Kosmicznych. Oczywiście jest to emblemat rosyjski, Symbolika na to wyraźnie wskazuje. Tutaj mamy podpis zniszczenie punktu czasowej dyslokacji sił zbrojnych Ukrainy. Nawet jeśli byli tam jacyś żołnierze ukraińscy, a nic na wideo na to nie wskazuje, to nie jest to z całą pewnością zniszczenie to jest stworzenie punktu, w którym będzie przeciekał dach podczas najbliższych deszczy, ale nie tutaj jest problem. Fighter-bomber w ogóle nie do tego się odnosi. On zauważa poważny problem z samym istnieniem takiej jednostki jak jednostka piechoty zmotoryzowanej od sił powietrzno-kosmicznych. Czytamy tutaj, że żeby stworzyć ten oddział, zabrano z bas lotniczych inżynierów, techników. Ludzi przygotowujących samoloty do startu, nawet tutaj czytamy, że w tej, w tej jednostce znajdują się załogi powietrzne, czyli ludzie, którzy pracują już w trakcie lotu w samolotach i śmigłowcach, zbrojmistrzowie, radiotechnicy, mechanicy, specjaliści od silników i od hamulców, sierżanci, oficerowie, i nawet jak tutaj pisze, wydaje się, że jest w tej jednostce jeden nawigator. Oczywiście co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, że zachowanie wysokiego tempa ofensywy, przede wszystkim w Donbasie, faktycznie jest dla Rosji bardzo kosztowne. Ludzi brakuje, żeby faktycznie cały czas rzucać kolejne i kolejne oddziały na kolejne i kolejne szturmy, żeby wykorzystywać problemy ukraińskie. Z zachowaniem ciągłości obrony, potrzebnych jest coraz więcej i coraz więcej ludzi, i siły lądowe Federacji Rosyjskiej zaczynają już kanibalizować siły powietrzne. Oczywiście ci ludzie, którzy pracują na lotniskach, to są zazwyczaj specjaliści wykwalifikowani o poziom wyżej. Niż ludzie, których zazwyczaj wysyła się na szturmy, takie zwykłe piesze i pancerne szturmy. Oczywiście wśród piechoty także są wysoko wykwalifikowani specjaliści i ogólnie piechota szturmowa to nie są dyletanci, to powinni przynajmniej być wysoko wyszkoleni także żołnierze, ale jednak w porównaniu do nawigatora. W lotnictwie czy do inżyniera, technika. Tutaj widzimy jednak, że przygotowanie piechura zajmuje, zajmuje mniej czasu i takich specjalistów, którzy pracują na lotniskach, jest po prostu mniej. Jeśli Rosjanie zużywają swoje załogi naziemne, lotniskowe, w którymś momencie może ich zabraknąć i ich lotnictwo przestanie. Działać na takim poziomie, na jakim działało do tej pory, co jest oczywiście bardzo dobrą informacją. Bardzo podobna informacja pojawia się jeszcze tutaj, w kraju Stawropolskim, siedmiokrotnie i tutaj nawet siedmiu i półkrotnie, bym powiedział, chociaż Astra pisze siedmiokrotnie, ale nieważne. Zwiększają wypłaty dla ludzi, którzy podpiszą kontrakt z rosyjską armią. Wcześniej to było 200 tysięcy rubli, teraz to będzie 1,5 miliona rubli. Oczywiście to jest wypłata regionalna, do tego dochodzi około 200 tysięcy rubli wypłaty federalnej. To jeszcze nie jest ten poziom, który został osiągnięty w Moskwie. W okręgu moskiewskim, i tutaj czytamy, że w Sankt Petersburgu też ostatnio te wypłaty zostały powiększone, i także tutaj jest cytowane inne rosyjskie wydanie Wiorstka. Wiorstka podliczyła, że już w dziewięciu różnych rosyjskich regionach istnieje system wypłat za polecenia: to znaczy, przyprowadzisz znajomego, znajomy wstąpi do armii i dostaniesz za to pieniądze. Najmniej 5 tysięcy rubli można w ten sposób zarobić, a bywają regiony, gdzie i 100 tysięcy rubli dają za znajomego. Oczywiście proszę Państwa, tutaj nikt do tej pory nie wymyślił żadnego innego wyjaśnienia dla tych ciągłych podwyżek niż po prostu... Niskie zainteresowanie kampanią rekrutacyjną. Gdyby ludzie szli faktycznie do armii, podpisywali kontrakty, gdyby byli ci ochotnicy, nie trzeba by było tych wypłat zwiększać. Nawet, proszę Państwa, jeśli zaczniemy rozważać inny scenariusz, że po prostu rośnie zapotrzebowanie, Rosja chce zwiększyć liczebność swoich sił zbrojnych to gdyby wcześniejsze wypłaty były wystarczające, to znaczyłoby, że byłoby więcej chętnych na te wypłaty niż byłoby miejsc w szeregach. Zwiększyła się liczba miejsc w szeregach, to nagle ci, którzy wcześniej chcieli dostać te wypłaty na niższych poziomach, po prostu by się i tak zgłosili. Bo się pojawiły miejsca, więc raczej nie o to chodzi. Raczej musi chodzić o to, że oni mają do, w regionach cele do wypełnienia, z Moskwy przychodzą rozkazy, ten region w tym miesiącu ma dostarczyć tylu i tylu rekrutów, i oni nie mają innych sposobów, niż po prostu dać więcej pieniędzy. No, oczywiście, jeszcze są takie sposoby jak naciski administracyjne, straszenie ludzi, że na przykład stracą pracę, a i zdarzają się takie historie w wywiadach z na przykład rosyjskimi jeńcami, że ludzi straszy policja. Na przykład zdarza się, że ktoś został zatrzymany, sprawdzili mu dokumenty, coś im się tam nie zgadzało, wzięli go na posterunek, tam mu mówią, że i tak. W systemie widzą, że została wystawiona dla tego człowieka tak zwana pawiestka, czyli wezwanie do armii w ramach mobilizacji. Mobilizacji oficjalnie nikt nie odwołał, więc takiego człowieka po prostu namawiają i straszą, że już lepiej żeby po prostu poszedł i się zapisał jako żołnierz kontraktowy, bo wtedy ma większe szanse na pozycję poza linią frontu i Taki człowiek wystraszony podpisuje kontrakt. Takie metody też się zdarzają, oczywiście o nich pamiętamy, ale przede wszystkim administracja regionu może zwiększyć wypłaty, żeby zachęcić większą liczbę ludzi. Jeśli połączymy sobie te dwa newsy i jeszcze dodamy do tego wspomnianą intensywność ataków, tutaj może trochę przeskoczę, ale faktycznie mamy takie. Potwierdzenia takich sytuacji. Tutaj na przykład jest kolejny atak na pozycję ukraińskiej 79. Brygady: 47 pojazdów opancerzonych, 10 czołgów, 10 motocykli i 1 bagi w ramach jednego ataku. Jak czytamy, przynajmniej 36 Rosjan zostało zabitych, przynajmniej 32 rannych. Mm, tutaj mamy także trafionych 12 pojazdów opancerzonych, 8 czołgów, 10 motocykli i 1 bagi, przynajmniej uszkodzone. To jest jeden dzień, jeden atak w jednym konkretnym punkcie frontu, i to się dzieje cały czas. Tutaj mamy inny materiał wideo pokazujący proszę Państwa sytuację w okolicach miejscowości Soku. Tam na wyłomie oczeretyńskim, tutaj także widzimy kolumnę rosyjską, która jest ostrzeliwana. Widzimy, że oni uciekają do lasu. Te straty, nawet jeśli Rosjanie się przemieszczają do przodu, te straty są cały czas aktualne i duże. Dlatego proszę Państwa nie dziwi absolutnie, że Rosjanie sięgają po wszelkie dostępne i niedostępne środki po to, żeby uzupełnić te straty. Czyli sięgają po już obecnych w szeregach rosyjskiej armii deficytowych specjalistów i jednocześnie proszę Państwa także szukają ludzi Zachęcając ich większymi wypłatami, a zacytuję Władimira Putina: Luźnych pieniędzy nie ma, więc jest to dążenie do uzupełnienia jednego deficytowego surowca poprzez zużycie innego deficytowego surowca. Przejdźmy dalej. Mamy bardzo ciekawą fotografię, która namieszała w światowych mediach. Widzimy dokładnie to, co widzicie na swoich ekranach. Jest to jakiś pojazd. To, co możemy o nim stwierdzić na pewno, to to, że jest to pojazd o trzech osiach, czyli widzimy od boku trzy koła, układ 6 na 6 i na podstawie tego zdjęcia pojawiły się spekulacje, że może być to północno-koreańska mobilna wyrzutnia pocisków przeciwpancernych Bulsae-4. Prawdopodobnie źle to wymawiam, nie sugerujcie się. I faktycznie, jeśli przyjrzymy się katalogowi rosyjskiego sprzętu pancernego, kołowego, to dość trudno byłoby znaleźć pojazd, który ma podobny układ kół. Dlaczego akurat układ kół jest tutaj ważny? Bo na tej fotografii po prostu niewiele więcej jesteśmy w stanie zobaczyć, niewiele więcej szczegółów rozpoznać. Zobaczcie, że to, co w teorii może być na górze tego pojazdu tą wyrzutnią pocisków przeciwpancernych, równie dobrze może być jakimś dołem na polu, w zasadzie może być czymkolwiek, osłoną antydronową itd., ale faktycznie Rosjanie. Bardzo rzadko, jeśli w ogóle mi się po prostu nie udało znaleźć pojazdu, który by odpowiadał w rosyjskich siłach zbrojnych temu układowi, ale oczywiście mogłem coś pominąć. Więc... Pojawia się dość duże przypuszczenie, że Rosjanie mogą otrzymywać od Korei Północnej nie tylko amunicję i rakiety, ale także sprzęt pancerny. Przy czym wyrzutnie pocisków przeciwpancernych to też jest sprzęt specjalistyczny, nie tani i może się okazać skuteczny, choć oczywiście ukraiński północno-koreański sprzęt wojskowy jakością zazwyczaj nie grzeszy. Oczywiście, tutaj można sobie zadać także pytanie, czy przypadkiem tego rodzaju dostawy nie sprowokują Korei Południowej do bardziej aktywnych działań i do rozpoczęcia dostaw także analogicznego sprzętu Ukrainie. Dla Korei Południowej, prawdę mówiąc, byłoby to pozytywną sytuacją. Korea Północna, podobnie jak i Rosja, przez pokolenia zbierała sprzęt, amunicję, artylerię po prostu formowała rezerwy strategiczne na wypadek potencjalnej wojny, co tworzyło duże napięcia na Półwyspie Koreańskim, duże obawy. Najlepszym scenariuszem dla Korei Południowej byłoby, gdyby Kim wysłał to wszystko do Rosji i gdyby Ukraińcy to wszystko na swoich stepach spalili. To jest dla Korei Południowej scenariusz, marzenie, które oczywiście dałoby się przyspieszyć jego realizację wspierając Ukrainę. Także obserwujemy co tu się wydarzy dalej. Mamy proszę państwa również duży pożar w Ekaterynburgu, zakłady NPO Automatyki należące do Roskosmosu, które zajmują się między innymi produkcją układów sterujących dla rosyjskich rakiet, w tym rakiet kosmicznych, ale tutaj czytamy, że płonie Fragment tej, tych zakładów zajmujących się produkcją chemiczną. Pożar był na tyle intensywny, że już w rosyjskich mediach pojawiają się informacje o tym, że dach tego budynku się zawalił. Więc faktycznie tutaj, w tym konkretnym przypadku, możemy mówić o. Prawdopodobnie poważnym zaburzeniu procesu produkcji, co oczywiście w przypadku takiej fabryki zdecydowanie cieszy. Im więcej rosyjskich fabryk zajmujących się rakietami i innym uzbrojeniem spłonie, tym lepiej. Dalej mamy materiał, który chciałbym Państwa przed nim ostrzec bardzo możliwe, że on już krąży po sieci. Tu jest samolot na niebie. Oczywiście, niewiele tutaj widać co do tego, żeby stwierdzić, co to za niebo, nad jakim państwem. Natomiast samolot faktycznie swoją sylwetką mocno przypomina nam amerykański F-16. Bardzo możliwe, że to właśnie on. I jest podpisane w wielu różnych miejscach, że jest to pierwsze F-16 w Ukrainie. Najprawdopodobniej nie. Tutaj mamy. I odpowiedź na ten materiał stwierdzający, że to konto, które pierwotnie opublikowało to wideo, wcześniej publikowało to konto także materiały wideo z okolic Gdańska i bardzo możliwe, że to wideo, które w oryginale nie było zblurowane, tutaj na dole, że także było kręcone na Polskim Pomorzu. Więc tu radzę po prostu uspokoić oczekiwania związane z tym, że być może F-16 się w Ukrainie pojawiły, natomiast faktycznie jeśli one się kiedyś pojawią, to prawdopodobnie dowiemy się o tym właśnie w taki sposób. To znaczy nikt nam oficjalnie tego nie potwierdzi, tylko ktoś nagle zacznie wrzucać materiały pokazujące przelot takiego samolotu. Nad ukraińskimi miejscowościami. Po prostu to prawdopodobnie jeszcze nie jest ten moment. Natomiast możliwe, że ten moment nadejdzie niedługo, ponieważ Ukraińcy opublikowali zdjęcie pokazujące przygotowanie makiety F-16. Makiety, która oczywiście będzie stała sobie na lotnisku i kusiła rosyjskie wojska rakietowe. To jest ważny element przygotowania do Przyjęcia na uzbrojenie nowego sprzętu latającego. Mam nadzieję, że takich makiet powstanie jak najwięcej. Mamy także ciekawą sytuację w Finlandii. Doszło do uszkodzenia. Infrastruktury krytycznej, nieznani sprawcy przewrócili 50-metrową wieżę telekomunikacyjną, a później także jeszcze doszło do uszkodzenia linii przesyłowej wysokiego napięcia. Tutaj możemy zobaczyć wieżę, która się po prostu przewróciła, bo ktoś przeciął stalowe liny, które ją trzymały na miejscu. To jest akt sabotażu, który prawdopodobnie, proszę Państwa, nawet jeśli nie został Dokonany przez obywateli Federacji Rosyjskiej, to najprawdopodobniej Rosja za tym stoi. I jest to kolejne przypomnienie, zresztą nie jedyne w tym odcinku, o tym, że wojna hybrydowa przeciwko Europie trwa. Tutaj także mamy sytuację w niemieckich zakładach chemicznych. BASF, 14 osób zostało rannych podczas incydentu, doszło do eksplozji, a później do pożarów w największych zakładach chemicznych właśnie koncernu BASF. To jest w najwyższym stopniu niepokojące, natomiast także, proszę Państwa, mamy nowe doniesienia od ukraińskiego wywiadu. Tutaj czytamy nowe informacje o ataku na bazę lotniczą Olenia za kołem podbiegunowym. Dalej nie mamy potwierdzeń wizualnych, że doszło do trafienia Rosyjskich bombowców strategicznych. Dalej opieramy się tylko i wyłącznie na deklaracjach przedstawicieli ukraińskiego wywiadu. Tutaj Andrzej Jusow, znany nam dobrze przedstawiciel właśnie gór, stwierdził, że dwa samoloty zostały uszkodzone, że dron, który atakował to lotnisko, eksplodował w powietrzu i że odłamki trafiły dwa samoloty tu. 22M3, widoczne tutaj wyżej na zdjęciu, które mają numery boczne 33 i 31. To jest dość dużo szczegółów, i góry wydaje się być pewnym tego, co się wydarzyło. Natomiast my pewni być po prostu nie możemy, bo nie mamy obiektywnych dowodów audiowizualnych, które by nam pokazały, że faktycznie taki atak miał miejsce. Natomiast byłoby to faktycznie bardzo pozytywną informacją, gdyby Ukraina była w stanie atakować rosyjskie lotniska 1800 kilometrów od miejsc kontrolowanych przez swoje siły. I byłoby to bardzo także niekorzystne dla Rosji. Zdjęcia satelitarne pokazywały, że samoloty po tym ataku nie znajdowały się na terenie lotniska, chociaż są także zdjęcia, które pokazywały, że ucieczka samolotów z tej bazy lotniczej miała miejsce jeszcze przed atakiem, czy przed deklarowaną datą ataku. Dalej pozostaje to zagadką, podobnie jak zagadką pozostaje to, czy naprawdę Ukraińcy mieli coś wspólnego z atakiem na kolumnę Wagnerowców w Mali. Tutaj znowu Andrii Jusow przyznaje się wprost do tego, że ukraiński wywiad przekazał dane wywiadowcze, które pozwoliły dokonać skutecznego ataku na kolumnę wagnerowców w Afryce. To jest jak najbardziej wiarygodna informacja. Mamy do tego jeszcze jedną bardzo ciekawą fotografię. Tutaj są prawdopodobnie konsultanci ukraińscy. Którzy pozują do zdjęcia razem z ukraińską flagą, dodajmy, właśnie z bojownikami afrykańskimi. Czy to zdjęcie zostało wykonane właśnie tam, czy faktycznie ukraińscy żołnierze szkolą i pomagają um, afrykańskim siłom walczącym przeciwko wagnerowcom? Jest to w najwyższym stopniu prawdopodobne. Natomiast jest jeszcze druga wersja tych wydarzeń. Według tej drugiej wersji, którą sprzedaje nam, m.in. innymi, Władimir Asieczkin. Rosyjski obrońca praw człowieka w emigracji, który twierdzi, że ma sygnały, że tam, gdzie byli wcześniej przed tym atakiem wagnerowcy, zaczęli się pojawiać specjaliści rosyjscy z innej grupy, z grupy Redut, która jest taką prywatną firmą wojskową należącą do Ministerstwa Obrony, i pojawia się wersja, według której Rosjanie sami doprowadzili do tego ataku, Sami sprzedali informacje, które pozwoliły Tuaregom wybić około 80 wagnerowców, po to, by inna rosyjska organizacja militarna mogła przejąć afrykańskie wpływy, wcześniej należące do właśnie wagnerowców. Pytanie oczywiście brzmi, czy obie te wersje nie mogą istnieć równolegle, a wydaje się, że jak najbardziej, zwłaszcza, że ta linia, po której mogły przebiegać, mógł przebiegać przepływ informacji, mogła wyglądać właśnie w ten sposób. Rosjanie z Redutu do ukraińskiego guru, i z ukraińskiego guru do Tuaregów. Wcale, prawdę mówiąc, bym się nie zdziwił, gdyby istniały kanały komunikacji pomiędzy rosyjskimi żołnierzami. Najemnikami w Afryce i ukraińskimi specjalistami wojskowymi na tym samym teatrze działań. Niemniej to wszystko pozostaje wciąż dla nas mocno niejasne. Mamy kolejną deklarację ataku. Znowu nie mamy akurat w tym konkretnym przypadku potwierdzeń, a zazwyczaj tego typu ataki generują wiele dowodów. Wizualnych zdjęć i nagrań. Tutaj czytamy, proszę Państwa, że siły ukraińskie donoszą, że w nocy z 29 na 30 lipca została zaatakowana baza paliwowa w miejscowości wozy w okręgu kurskim. Kolejna informacja i kolejna, proszę Państwa, porażka rosyjskiej infrastruktury w starciu z wodą trzecia w ostatnim tygodniu. Tutaj mamy karelię i po prostu znowu nie wytrzymał wał. Woda się przelała. Czytamy tutaj, że przynajmniej jeden człowiek zginął. Dziewięć osób jest poszkodowanych, i to było przerwanie zapory damba. Tutaj jest użyte słowo rosyjskie. Które zazwyczaj jest używane w przypadku właśnie Zapór, ale zdarza się, że ono pada także w kontekście wałów przeciwpowodziowych, i to do tego doszło na kanale Biela -bał bałtyckim Tu już byliśmy, mamy naszą konsemolską prawdę, i tu jest wspaniały artykuł. Pobawiłem się w takiego małego detektywa. My czytamy tutaj, proszę Państwa, o tym, że most z Europy do Rosji. Mieszkańcy Estonii idą do nas na piechotę, żeby kupić jedzenie i lekarstwa. I na potwierdzenie mamy taki punkt graniczny, do którego ustawia się kolejka. I tutaj czytamy, jest to kolejka do punktu granicznego na moście przyjaźni w Iwan Czyli tu już sugerują w podpisie, że to nie jest po stronie estońskiej. Dodatkowo ten napis nam tutaj wskazuje na to, biorąc pod uwagę, że jest to napis pisany. Rosyjskim alfabetem grażdanką, że to nie jest strona estońska, to jest kolejka ludzi, którzy próbują się dostać do Estonii, a oczywiście sprzedają nam te historie o tym, jak to masa ludzi próbuje się dostać z Estonii do Rosji. Mamy tutaj nawet w tekście historię o tym, że przychodzą tam Niemcy, że ludzie mają wspaniałe wrażenia z pobytu krótkiego w Rosji, że przychodzą właśnie kupować towary pierwszej potrzeby w Rosji. Tutaj mamy podobne zdjęcie, ja na chwilę zniknę, podobne zdjęcie z Google'a, faktycznie to jest ten sam punkt, bardzo podobna kolejka, zdjęcie czytamy tutaj, jest z czerwca 2024 i faktycznie jest to rosyjska strona i kolejka ludzi, którzy chcą trafić do Estonii. Tutaj zauważcie ten budynek z charakterystycznym takim spadzistym daszkiem nad wejściem, i w tle jest twierdza. Jeśli popatrzymy sobie tutaj na mapę, tutaj mamy budynek z zielonymi ścianami i czarnym dachem. Budynek ze spadzistym dachem i z charakterystycznym daszkiem nad wejściem. I jeśli będziemy patrzeć właśnie z tej perspektywy, przepraszam tutaj. To tutaj, w linii prostej, za tym daszkiem, będziemy faktycznie widzieli ściany twierdzy i basztę twierdzy. Dokładnie te basztę, także nie ma tutaj żadnego sekretu. Komsomolska, prawda, opowiada swoim obywatelom o tym, że estończycy i Europejczycy tłumnie atakują granicę i próbują się dostać do Rosji ilustrując to zdjęciem Rosjan, którzy próbują się dostać do Unii Europejskiej. Zobaczmy, czy jest tu może więcej zdjęć, może jest jakaś kolejka. Tutaj, jak jest tak ciemno, to znaczy tu miała być reklama. Czy jest tu jakieś zdjęcie pokazujące faktycznie te tłumy Estończyków, którzy próbują się dostać do Rosji. Tutaj tylko mamy słynną historię z festiwalem i z machaniem do siebie Tutaj ludzi, którzy się patrzą z jednej strony granicy na drugą. Nie ma żadnej kolejki. Jest tylko kolejka Rosjan, którzy chcą się wydostać ze swojego kraju. Oczywiście tutaj jeszcze, proszę Państwa, mamy kolejne w, ciekawe nagłówki w Komsomolskiej Prawdzie. Na przykład wypłaty dla żołnierzy na specjalnej wojennej operacji stały się wyższe niż w Armii Stanów Zjednoczonych. Premie do 15 milionów rubli. I cennik za zniszczony sprzęt wroga. Wydaje mi się, że to nie jest powód do chwalenia się. Jeśli armia rosyjska jest armią najemniczą, jeśli trzeba ich kusić wypłatami, żeby służyli, no to to, że te wypłaty muszą być tak wysokie, to naprawdę nie jest powód do zadowolenia, ale oczywiście tutaj także znaleźli sposób, żeby przedstawić to jako wielki sukces. Ciekawe, czy na przykład chorzy na raka Rosjanie, na leczenie których pieniędzy w budżecie po prostu nie ma się z tego cieszą. I oczywiście jest jeszcze tutaj rozmowa Władimira Putina z szefem Rostiechu, ciemizowym, który stwierdza, że wszystkie kontrakty zbrojeniowe. Są wypełniane na 95,5% lub nawet na 100%, jeśli to ważne kontrakty, i że produkcja uzbrojenia idzie pełną parą. Przejdźmy dalej, mamy sytuację na linii frontu. Zacznijmy od tego, że mamy doniesienia o tym, że Rosjanie mogli zająć już cały zakład produkcji agregatów, czyli mogli się tutaj połączyć z siłami. Siłami głównymi. Być może to okrążenie już nie jest aktualne, ale czekamy na potwierdzenie tych informacji. Na kierunku kupianskim, jeśli popatrzymy sobie, odwiniemy wstecz kilka dni, zobaczymy, że dalej tutaj pod Piszczanym Rosjanie nie mają sukcesów terytorialnych. Tutaj prawdopodobnie ten wyłom został. Przez siły ukraińskie zabezpieczony i póki co sytuacja wydaje się stabilna, choć oczywiście w każdej chwili może się to zmienić. W jarze sytuacja robi się dość ciężka. Na razie nie mamy tutaj na mapie żadnych aktualizacji, które to potwierdzają, ale są wypowiedzi żołnierzy ukraińskich. Tutaj mamy od oficera czy oficer plusa. Mamy informację o tym, że Rosjanie w okolicach Kaliniwki przedarli się przez kanał, przez kanał doprowadzający wodę do Donbasu. Kaliniwka to jest to miejsce. Tutaj faktycznie jeszcze nie są ich pozycje zaznaczone na zachód od kanału. Tutaj momentami ten kanał biegnie pod ziemią i bardzo możliwe, że właśnie tutaj doszło do takiego przerwania, chociaż jeśli się przyjrzymy, to tutaj zobaczymy fragment terenu zamalowany na czerwono. Czy dokładnie o to chodzi, nie mam pewności. Natomiast jest jeszcze jedna wypowiedź. Tutaj jest cytowany żołnierz o pseudonimie Mucznoi, który stwierdza, że Rosjanie powtórzyli manewr z Avdiivki, w czasie Fiarze przeszli podziemnymi rurami. I wyszli na tyły niektórych punktów obrony sił ukraińskich. Tutaj znowu na mapie tego nie ma, ale jak najbardziej jest możliwe, że mapa po prostu nie zareagowała wystarczająco szybko i że tutaj dojdzie do kolejnych natarć. Oczywiście, proszę Państwa, przy tej intensywności i tej ilości sił, które Rosjanie rzucają, na najważniejsze kierunki natarcia. Możemy się spodziewać, że prędzej czy później czasy Fiar padnie. Bardzo możliwe, że wtedy przez kolejne kilka miesięcy Rosjanie będą maszerowali na Konstantyniwkę i być może, być może Rosjanie mają jeszcze wystarczająco wiele sił, żeby jeszcze próbować atakować. Właśnie z samą Konstantyniwkę. Natomiast cały czas dostrzegamy sygnały pokazujące nam erozję sił lądowych Federacji Rosyjskiej i szturmy na motocyklach, i pułk strzelecki. Sił kosmiczno-powietrznych i zwiększanie wypłat dla rekrutów to wszystko pokazuje, że Rosjanie prowadzą tę ofensywę na kredyt, zużywają siły, które będą im potrzebne w przyszłości, a oni je w ekspresowym tempie wypalają już w tej chwili co oczywiście nie jest w pełni jednoznacznie pozytywną sytuacją. Ponieważ bardzo możliwe, że prowadzą oni także do dużych strat ukraińskich. Na pewno prowadzą. Pytanie do jak dużych, jak będzie wyglądało porównanie sił po tej ofensywie. Powtarzam to do znudzenia, ale to jest ważny, najważniejszy element tej wojny. Wysokość strat pozostaje dla nas niejasny. Widzimy, że stosunek strat w sprzęcie jest zdecydowanie korzystny dla Ukrainy. Ale jak wygląda sytuacja w stratach w ludziach? Tu możemy opierać się wyłącznie na deklaracjach obu stron, które nie powinny być dla nas punktem odniesienia, ponieważ ludzie, którzy nam te dane przedstawiają, są w te sytuacje zaangażowani i po prostu no, niekoniecznie mówią prawdę. Jeszcze tutaj ciekawostka. Zanim przejdziemy do telegrama, mamy kolejne wykolejenie się rosyjskiego pociągu. Tym razem znowu pociąg pasażerski. I tym razem nie w Tajdze, tylko na Stepie. Czytamy tutaj, że prawdopodobną przyczyną tej sytuacji był kamas. Ciężarówka, która wjechała na przejazd kolejowy, doszło do zderzenia, gwałtownego hamowania pociągu. W efekcie niektóre wagony znalazły się na innych wagonach. Oczywiście są ranni. Sytuacja jest dość poważna. Muszę chyba kiedyś policzyć, ile w ostatnich miesiącach było w Rosji wykolejeń, bo jest to sytuacja, która się dość często ostatnio w Rosji zdarza. Przejdźmy sobie dalej do szybkich newsów telegramowych. Pojawiła się sprawa karna przeciwko Jekaterinie Duncowej. Być może jeszcze pamiętacie, to jest ta kobieta, która zdecydowała się wystąpić na wyborach prezydenckich przeciwko Władimirowi Putinowi, ale do głosowania ostatecznie jej nie dopuszczono, a teraz, teraz ją oskarżają o to, że nie dopełniła... Obowiązku informacyjnego jako agent zagraniczny. Bardzo możliwe, że są to takie opóźnione represje, kiedy już o tej kobiecie wszyscy zapomnieli kiedy wsadzenie jej do więzienia nie wywoła niezadowolenia w społeczeństwie to teraz po prostu przychodzi kara za jej zachowanie. Stany Zjednoczone w najbliższym czasie, jak czytamy, wydzielą nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Taki dość standardowy 200 milionów dolarów zasoby przeciwlotnicze, artyleryjskie pociski, w tym do Haymarsa pociski do Moździerzy, czyli granaty moździerzowe i javeliny. bardzo podstawowy, bardzo w gruncie rzeczy niewielki pakiet. Ministerstwo Obrony Ukrainy podtrzymało projekt ustawy o stworzeniu w Ukrainie czy o zalegalizowaniu na terenie Ukrainy y, prywatnych firm wojskowych. Ma takie prawo umożliwić rekrutację zagranicznych y, ochotników. Faktycznie, proszę Państwa, to jest informacja, która może mieć znaczenie dla przyszłego przebiegu wojny. To może mieć ciekawe konsekwencje w przyszłości, ale nie wyprzedzajmy faktów. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Słowacki, Słowacki zakład przetwórstwa ropy naftowej, czyli rafineria Slovnaft, zatrzyma dostawy diesla do Ukrainy, jeśli Ukraina nie wznowi tranzytu rosyjskiej ropy naftowej przez ropociąg przyjaźń. Czyli rozwija nam się kryzys na linii Bratysława i Budapeszt-Kijów. Faktycznie, Ukraina wstrzymała te dostawy i zaczyna się to wiązać z problemami. Jest to także odpowiedź na pytanie, dlaczego Ukraina przez tyle czasu dalej realizowała tranzyt wrogiej ropy naftowej, bo był to tranzyt od wrogów do partnerów. I Ukraina nie chciała antagonizować partnerów, choć oczywiście w tym momencie sytuacja się zmieniła i zdecydowali się oni na takie działanie. Mamy także pozytywną informację w najbliższych trzech miesiącach, jak twierdzi doradca premiera Ukrainy do spraw energetyki Juri Bojko, w najbliższych trzech miesiącach nie powinno być ograniczeń w dostawach prądu. Dla ukraińskich odbiorców. Natomiast zimą, jak się dowiadujemy z wypowiedzi ekspertów i przedstawicieli rządu, sytuacja może wrócić do bardzo problematycznego poziomu ostatniego miesiąca. Zimą to będzie dodatkowo dotkliwe, oczywiście, ze względu na problemy z ogrzewaniem. Doszło także do przeszukań w rezydencji zaresztowanego zastępcy ministra. Obrony Narodowej Sergeja Szajgu, oczywiście byłego zastępcy byłego ministra. Tutaj Dmitrij Bulgakow został przyłapany na posiadaniu kolekcji wyjątkowo ekscentrycznych obrazów w zasadzie takich fotomontaży. Tutaj widzimy oprawiony w piękną ramę amatorski fotomontaż z przedstawicielami Ministerstwa Obrony. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy tutaj na samym szczycie w Budionowce jest Siergiej Szajgu, to już Państwu pokazuję kolejny obraz. Tutaj już nie ma żadnej wątpliwości. Tutaj po lewej w roli sam nie wiem, to jest pewnie znany obraz, ale czy to jest jakiś Kutuzow, czy to jest Napoleon, pewności nie mam. Tutaj z boku, zauważcie, ciekawy szczegół jest Półwysep Krymski w ramie. Tutaj mamy drona na XIX-wiecznym obrazie. Na naradzie XIX-wiecznych XIX oficerów stoi dron zwiadowczy. I oczywiście siedzi tutaj Szajgu sobie. Elegancko dowodzi. Tu jeszcze widzę, tutaj jest chyba karabin snajperski. Widać kolbę i celownik, a reszta jest słabo widoczna, ale to wygląda jak radziecki karabin snajperski. Bardzo ciekawa sztuka. Tu jeszcze mamy wszystkie, a może i nie wszystkie, medale, które ten człowiek zebrał przez lata służby w oddziale korupcji w ministerstwie obrony. Oczywiście tego typu materiały sprawiają, że komentatorzy rosyjscy z tak zwanych środowiska z blogerów potrzebują specjalistycznej maści. Mamy także informacje o tym, że ukraińskie drony leciały do Północnej Ossetii w kierunku bazy lotniczej Mozdok, czy doleciały, na razie nie mamy takiej informacji, na razie tylko a tutaj są materiały pokazujące, że rozbiły się gdzieś na stepie, prowadząc do pożaru traw. Łukaszenka ułaskawił Rico Kriegera, Niemca, który był w Białorusi oskarżany o terroryzm i skazany na karę śmierci. To, że został ułaskawiony, to nie znaczy, że nie zostanie w więzieniu. Ten człowiek prawdopodobnie będzie... W Będą próbowali go wymieniać za ważnych dla Rosji i Białorusi więźniów przebywających w więzieniach amerykańskich albo europejskich. Mamy także informacje o tym, że 50 tysięcy mieszkańców Krymu zostało bez energii elektrycznej, i tutaj wersje się rozmijają. Według jednych źródeł doszło tutaj po prostu do wypadku i do pożaru. Na podstacji, podstacji energetycznej, według innych źródeł, było to działanie partyzantów. Jeśli mówimy już o więźniach, to pojawia się akurat tu przykładowy news, to jest jeden z wielu takich ludzi. Pojawia się kilka różnych informacji o tym, że więźniowie polityczni w Rosji zaczęli znikać. Co to znaczy? To znaczy, że ich obrońcy, adwokaci, bliscy wiedzieli, ten konkretny więzień polityczny, mój bliski, jest w tej i tej kolonii karnej, tam odbywa karę, po czym nagle ich zaczęli z tych miejsc wywozić w nieznanych kierunkach. I tu hipotez jest bardzo wiele, od takich, że Wywożą ich po to, żeby ich po prostu rozstrzelać i uciszyć, do takich, że jest to przygotowanie dla jakiegoś rodzaju wymiany, albo wypuszczenia ich w ramach gestu dobrej woli. Zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. Póki co nie będę stwierdzał, że któraś z tych wersji jest bardziej prawdopodobna niż inna. Amerykanie czytamy w The Wall Street Journal. Uzbroją samoloty F-16, które dotrą do Ukrainy od innych zachodnich partnerów. Przypominam, że Ameryka nie ma w planie wysyłać samych samolotów w Ukrainie. Bierze ona udział w szkoleniu pilotów. Wydała pozwolenie innym użytkownikom F-16, by je przekazać Ukrainie, ale sama ich nie dostarcza. Ale jak się teraz dowiadujemy, jak się teraz dowiadujemy, uzbroją te samoloty. To już jest ważna informacja. Kolejny duży rosyjski pożar w magazynach, w magazynach chemicznych, tutaj w Rostowie nad Donem w Rosji. Także niemały, ale nie jest to tak duże wydarzenie, jak to w Jekaterynburgu. Niemcy przekazali Ukrainie kolejną partię pomocy, w tym osiem czołgów Leopard 1 razem we współpracy z Danią 8 leopardów 1 to nie jest proszę państwa przełomowe wydarzenie, ale lepszych 8 leopardów niż nic. Mamy tutaj także pokaz jak Rosjanie przerabiają swoje wielozadaniowe ciągniki pancerny MTLB odcinają im Zadaszenie zastępują je takimi typowo antydronowymi siatkami, kratkami, żeby tu się zmieściło po prostu więcej ludzi i ładunków. Oczywiście przez to traci się niektóre elementy ochrony tego pojazdu, ale widać jest ich za mało, skoro trzeba zwiększać ładowność. Tu mamy puste półki w okolicach Moskwy. Wynika to, proszę państwa, nie z tego, że Rosja nie produkuje jakichś towarów. Zabrakło tutaj, jak czytamy, mąki, kaszy, wody, chleba i innych towarów na półkach, ponieważ brakuje ludzi do pracy. A wynika to bezpośrednio, jak czytamy w Rosyjskiej Ast, z tego, że około tysiąc pracowników Centrów logistycznych w okolicy zostało deportowanych po rajdach antymigranckich. W efekcie nie ma komu pracować i towarów na półkach nie ma. Oczywiście mogliby te prace wykonać Rosjanie, ale Rosjanie zajmują się logistyką amunicji na froncie i nie dokładają kaszy w sklepach. No, tak bywa. Jeszcze na koniec, proszę Państwa, tutaj mamy świeżą informację o tym, że. Ponad 30 szachedów zostało zniszczonych nad Kijowem i okręgiem Kijowskim, a to jeszcze nie był koniec bieżącego ataku na Ukrainę. Te ostrzały cały czas trwają. Ludność Ukrainy cały czas nie może spać spokojnie. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za to, że dotrwaliście do końca, za to, że jeszcze. Po ponad dwóch latach wojny nie jesteście obojętni. Trzymaj się Ukrainą i widzimy się niedługo.